Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić krasnale i krasnoludy. Krasnoludek, krasnal, gnom, skrzat to przyjazna ludziom istota, pojawiająca się często w literaturze polskiej i zagranicznej, szczególnie w baśniach. Krasnoludki wyglądem przypominają małych ludzi. Występują zarówno w baśniowej tradycji polskiej, jak i innych narodów europejskich. W folklorze krasnoludki zwane są także kraśniętami, skrzatami, ubożętami. To niewielkie istotki, opiekuńcze duszki domowe. Wywodzono je z dusz przodków lub zmarłych niemowląt. Nazwa krasnal wywodzi się od krasny. Zazwyczaj wiąże się z kolorem noszonych przez nie kubraczków i czapeczek, ale możliwe jest też tłumaczenie jako piękny lub tłusty, tęgi. Krasnale chowały się za dnia pod progiem, za piecem, w mysich norach lub w zakamarkach kuźni lub stajni. W nocy, gdy domownicy położyli się spać, wychodziły i przed pianiem koguta chodziły wokół obejścia, dokańczając przerwane prace domowe i strzegąc dzieci przed złymi duchami. Sporadycznie występuje motyw złych krasnoludów szkodzących ludziom. Podania o krasnoludkach mają prawdopodobnie pochodzenie niemieckie. Polska literatura wspomina o nich po raz pierwszy na przełomie XVI i XVII wieku. Krasnoludy to też istoty z mitologii nordyckiej i germańskiej, obecne później także w folklorze niemieckim i skandynawskim, a współcześnie w literaturze, filmach i grach fantazy. Wzorowane na istotach z nordyckich mitów krasnoludy pierwszy prowadził do literatury Tolkien. W większości utworów fantazy krasnoludy są rasą bardzo tajemniczą. Bronią swoich sekretów, czasem utajniając nawet swoją mowę tak, aby była niezrozumiała dla innych. Są też bardzo honorowe. Są zazwyczaj przedstawiani jako niższe od człowieka, silne, krępe i dobrze umięśnione humanoidy, pierwotnie żyjące w kopalniach, zazwyczaj złota. W boju najchętniej używają toporów lub młotów i zawsze noszą długie brody, najczęściej splecione w fantazyjne warkocze. Krasnoludy spotykane w literaturze są zazwyczaj płci męskiej. O kobietach krasnoludach rzadko się wspomina. Równie często kojarzone są jednak ze stereotypem barbarzyńskiego wojownika, który nie stroni od alkoholu i innych używek. Są również wspaniałymi kowalami i rzemieślnikami. Jeśli podobał Wam się ten film, to subskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze i oglądajcie nasze filmy. Kanał Mikronek ART zaprasza. Do zobaczenia w kolejnych filmach.